Porozmawiajmy dzisiaj o roli specjalisty do spraw mediów społecznościowych dla współczesnych marek. Dzisiaj w cyfrowym świecie media społecznościowe zrewolucjonizowały to, w jaki sposób marka powinna komunikować się z klientem. Tym łącznikiem, najważniejszą osobą pomiędzy marką a odbiorcami w mediach społecznościowych bardzo często jest osoba odpowiedzialna za media społecznościowe, za komunikację w mediach społecznościowych. Określenia są różne. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, menadżer social media, media ninja. Na pewno spotkaliście się z takim określeniem. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o 7 obszarach, którymi taka osoba powinna się zaopiekować świadomie, rozumiejąc rolę każdego z tych obszarów. Oraz na koniec omówię kluczowe zadania, jakimi zajmuje się specjalista do spraw mediów społecznościowych. Dla osób, które chciałyby dostać całą listę w formie PDF, to też będzie informacja, jak ją odebrać bezpłatnie. To zacznijmy po kolei. To, co zawsze mnie oburza, to, gdy ktoś mówi, że jest social media menadżerem, a tak naprawdę zajmuje się tylko przygotowaniem treści, czyli na przykład robieniem grafik w Canva albo pisaniem tekstów. Dlaczego mnie to oburza? Ponieważ osoba, która mówi, że jest odpowiedzialna za media społecznościowe, powinna zdecydowanie mieć wiedzę i świadomość, jak zarządzać wszystkimi obszarami, na które media społecznościowe wpływają. Nie tylko opublikowaniem posta. Więc teraz po kolei, jakie to są obszary? Oczywiście to publikowanie posta, o którym przed chwilą mówiłam, wpływa też na pierwszy bardzo ważny obszar, pierwszą ważną rolę, czyli budowanie świadomości marki. Taka osoba od mediów społecznościowych jest architektem komunikacji marki, całej tej spójności, osiągania celów, budowaniem całej strategii. Więc naprawdę tutaj nie możemy skupiać się tylko na jednym wysiłku, ale musimy patrzeć całościowo na naszą komunikację, która jest dużo szersza niż tylko publikowanie postów. Kolejna rola to zarządzanie społecznością. Oprócz tworzenia treści, pamiętajmy o tym, że te treści tworzymy dla kogoś i ta społeczność powinna czuć, że nie jesteśmy tylko taką jednostronną tubą, gdzie publikujemy, czyli profil marki nie spełnia tylko tej roli, ale też słuchamy, reagujemy, odpowiadamy, zadajemy pytania, pogłębiamy tą relację. Czyli cała moderacja komunikacji też leży w rękach specjalisty od mediów społecznościowych. Jak to robić? No właśnie, dobrze robić, czyli nie uciekać od tego, tylko poznać po prostu zasady dobrego zarządzania społecznością. Jeżeli czujesz, że taka lista szczegółowych zadań oraz dzień godzinowo rozpisany z zadaniami dla specjalisty do spraw mediów społecznościowych pomoże Tobie w organizacji Twojej pracy albo zainspiruje Cię do nowych działań, to kliknij link i pobierz PDF z tymi wszystkimi działaniami. Kolejna ważna rola, kluczowy element specjalisty od mediów społecznościowych to przede wszystkim analiza danych, obserwowanie statystyk, efektów, monitorowanie cały czas na bieżąco tego, jakie efekty nasza praca przynosi. Po co? Po to, żeby z jednej strony nasza strategia ewaluowała, czyli żebyśmy wyłapywali, co działa, co nie działa, co się podoba, co przynosi efekty. Z drugiej strony, no też my musimy znać określone cele w naszej strategii, patrzeć, czy nasze działania pomagają te cele realizować, więc ten feedback jest bardzo, bardzo ważny. Tymczasem bardzo mało osób w ogóle poznaje zasady, na czym skupić się, na jakich wskaźnikach, co jest ważnego do stałej analizy i monitorowania. Także analiza danych, statystyki to kolejny punkt na Twojej liście. Kolejna rola, która zaczyna być coraz bardziej pożądana przez firmy i marki, to nawiązywanie kontaktów z wpływowymi postaciami świata mediów społecznościowych, czyli inaczej mówiąc z influencerami. Oczywiście nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych influencerach i dużych współpracach. Małe marki też mogą współpracować z tak zwanymi nano-influencerami, mikroinfluencerami, ale żeby to robić, trzeba znać zasady, trzeba wiedzieć, jak do nich się zwracać, jak tą współpracę nawiązywać, jak sprawdzać efekty takiej współpracy, wróć do punktu poprzedniego. Także
ten obszar i zdobycie takich narzędzi, jak rozwijać te współpracy, powoduje, że my jesteśmy pewniejsi w tych działaniach i lepiej dla naszej marki je wykorzystujemy. Kolejna rola specjalisty do spraw mediów społecznościowych to absolutnie monitorowanie trendów, zmian, tego, co się dzieje. Ja wielokrotnie słyszę, że Facebook umiera, tymczasem na Facebooku dzieje się bardzo dużo nowości, zmian, szczególnie teraz w czasach, kiedy Facebook ogłasza, że stawia na sztuczną inteligencję, coraz więcej narzędzi będzie pojawiało się na Facebooku, które marki będą mogły wykorzystywać właśnie w swojej komunikacji. I trzymanie ręki na pulsie to jest dzisiaj obowiązek każdego, kto zajmuje się mediami społecznościowymi. I oczywiście nie dotyczy to tylko Facebooka, absolutnie Instagram, na którym non-stop mamy jakieś nowości, ale też zmiany algorytmów, YouTube, LinkedIn, cały czas TikTok, cały czas musimy mieć świadomość, że jeżeli specjalizujemy się w jakimś temacie, to monitorujemy, co się zmienia, co jest na topie, co w naszej komunikacji, w naszych treściach, w formatach naszych treści powinniśmy przeedytować. Ostatni obszar to coś, czego być może większość osób się boi i czego wolałaby uniknąć, ale to może się pojawić, czyli kryzys w mediach społecznościowych. To też dotyka specjalisty do spraw mediów społecznościowych, moderatora treści, bo to on musi podjąć decyzję, jak szybko zareagować i on stoi na tej pierwszej linii frontu. To on musi poinformować, zasięgnąć opinii, wiedzieć, jak się zachować w tym momencie, żeby tej sytuacji nie pogorszyć, tylko zdusić ją w zarodku. Także wiedza na temat tego, jak się w takich sytuacjach kryzysowych zachować, jak w ogóle komunikować się z naszą społecznością, jeżeli pojawia się jakaś pretensja, zła opinia, reklamacja, być może nieprawdziwe informacje, jak możemy szybko tą sytuację zdusić w zarodku. Mam nadzieję, że przekonałam Cię do tego, aby pogłębiać, rozwijać swoje umiejętności i kompetencje również w pozostałych obszarach, które dotyczą tego zawodu. Rola specjalisty do spraw mediów społecznościowych lub jakkolwiek inaczej określimy to stanowisko jest kluczowa dla wizerunku marki. Bardzo ważne jest, żeby wykorzystać cały potencjał, jaki dają nam media społecznościowe i rozumieć, jakie narzędzia, jaki wachlarz narzędzi, czym dysponujemy, aby marka odnosiła coraz lepsze efekty, coraz większe zasięgi miała, żeby faktycznie ta społeczność czuła, że profil marki to jest miejsce, gdzie mogą zajrzeć i komunikować się z marką w sposób otwarty, autentyczny, a to tylko i wyłącznie pomoże firmie, marce osiągać zakładane cele. Jeżeli czujesz, że taka lista szczegółowych zadań oraz dzień godzinowo rozpisany z zadaniami dla specjalisty do spraw mediów społecznościowych pomoże Tobie w organizacji Twojej pracy albo zainspiruje Cię do nowych działań, to kliknij link i pobierz PDF z tymi wszystkimi działaniami. A jeżeli czujesz, że te obszary, o których mówiłam, to jest coś, czego właśnie teraz potrzebujesz, żeby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę, to odwiedź stronę imok.edu.pl i zerknij do naszego szkolenia specjalista do spraw mediów społecznościowych. Zobacz, jacy eksperci tam dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To szkolenie jest prowadzone na żywo i zebrało już najlepsze oceny od uczestników poprzednich edycji. Zapisz się na kolejną edycję i rozwijaj się z najlepszymi ekspertami w branży. Do zobaczenia.